Mixu stali się teamem. Po pierwsze, już nie będziemy mixem i po drugie, nie będziemy teamem. Biały się na mnie obraził i nie chce ze mną grać. Więc jeżeli będzie styl dunów i będą sobie grać chłopaki, to na pewno bez zemi. Potem jeszcze była jakaś próba, bo w ogóle to dostaliśmy zaproszenie, a to potem WP. Zapraszam was na stronkę csgofast.com, gdzie możecie skorzystać z masy trybów i wygrywać skiny do CSGO. Strona jest w 100% wypłacalna pod polski CS, daje wam 30 centów na start. Macie link do strony w opisie. Polecam. Piona! Zobaczyłem rampę. Nie widziałem więcej. Podbo ciszę. Sprawdzam łącznik. Łącznik gola nie widziałem. Rampa wyszedł. O, jeszcze jeden. Wyszedł. No. Wyszedł. Tetris. O, Fidonek, trzech. Standard. Jestem z tobą. Jeszcze jeden blisko palące. Trójki. Kładzie palące. Jeszcze jeden. Branusz. Uuuu, no proszę. Mono, no i nie w taki sposób, tylko nie tak. Tao zostaje sam, skład 1 na 3, że złapie chłopie Tao 1 na 1. Krab ma tylko 20 punktów zdrowia, 25 sekund do końca. 1 na 1, Tao kontra Krab, to musi być ten moment. Mateusz, proszę, zrób to, wygraj tę rundę do swojej ekipy. Krab od galerii, Tao przygotowane, Tao nabierza, to jest koniec tego meczu. Rampę, no. B coś. B dużo. Dobrze tego. Lewo, podchodzę za. Jeszcze jeden tu jest, no. Ostatnio Fisida na Mirażu, na którym Paweł po piątej rundzie dał sobie mutę na TS-ie i się w ogóle nie odzywał. No to, że my jako znamy Pawła już kilka lat, razem z Luzem, Exusem, MHL chyba trochę krócej, ale no pożartowaliśmy sobie z niego w tym stylu, że mówiliśmy za niego info, w jego stylu takim, nie? Że kurwa, miałem biało, coś tam, nie? Albo wiecie, no takie rzeczy, które nas śmieszyły i myśleliśmy, że to jest po prostu śmieszne. I ja, mówiąc to i cały czas grając, byłem przekonany, że on też się z tego śmieje. I tak samo jak gadałem z Luzem, on też miał takie wrażenie, że my po prostu żartowaliśmy, a on siedzi przed kompem i cały czas ma z tego bekę, że my mówimy jakby jego głosem, wiecie o co chodzi, nie? No i wyobraźcie sobie, że po tym meczu Paweł stwierdził, że jestem kurwą pizdą i mam mi w chuju. I jak napisałem mu na Steamie, że go przepraszam z 15 razy i stwierdziłem, że no... Dobra, rozumiem, każdy ma różny charakter, komuś mogło się to nie spodobać, komuś mogło się spodobać, ktoś mógł się śmiać, ktoś mógł się nie śmiać, więc stwierdziłem, że może go to uraziło, okej. Więc stwierdziłem, że może go to uraziło, okej. Przeprosiłem go 3 razy, ale no jak mam je w chuju, no to niestety z tego teamu nic nie będzie, powiedział, że ze mną nie gra i tak to jest. Dostaliśmy zaproszenie do turnieju, w którym było 12 drużyn i wszystkie były bardzo fajne, ale niestety pan Paweł odpowiedział, że... Ma mnie w penisie, więc musi to być naprawdę duży penis, żebym się tam zmieścił. No ale jak tak ma, no to tak ma, no nic nie poradzę. Ja próbowałem, pisałem do niego przez 2 dni, chciałem z nim pogadać na TeamSpeaku. Też widzę, że piszecie XD, każdy myślał, że to troll, ale no dla Pawła to nie był troll. Czuję, że cofnąłem się na chwilę do podstawówki, powinienem się poskarżyć pani, że Paweł nie chce się ze mną bawić. Ale pani nie było i lipa. No nic, chciałem pogadać z Pawłem na TeamSpeaku, powiedział, że on już mi wszystko wyjaśnił, nie ma o czym gadać. Więc starałem się zrobić wszystko, żeby styl dunów jeszcze się utrzymał. No jak mówię, przeprosiłem go. Oh, the molly sound, they know he's here, they've got to know that he's run through that. Another molly deployed and Flit is now in a spot. No way. They don't know, Maui. Oh, the lineup, Flit gets them all! Mój, masz flasha do lewej dać? Mam, flashuję do lewej, poszedł. O, czekaj, tak. Proszę jeszcze raz. Leży. Pago, zrotuj tam, przesuń. Weź środek. To... Zajebiście, Jaro! Dobre, zajebiście. Ale ty jesteś super. Mógł smoke może być, czy nie? The shot though, great jiggle there from Cirk. And Cirk is a player you always praise for his movement, but to actually have... Oh, the boost actually to take down Zen! Jednego trzeba było odjebać. I proszę bardzo, czyściutko. Tak się gra. Tak się gra w tego Counter Strike'a. They are whittling down the two players in the site now. Just yell with no HP to his name. Oh,
doable, but he's so damn quick! Yell! He might have made this doable after all. How on earth has he managed this? He's on for the ace. Down to the 1v1. Just Kierby left to find. This should not have been possible. And it's Yell at the very end of things to lock it in. Tak jak mówię, nam się z Luzem wydawało, że to jest śmieszne. Nie było. Okej, napisaliśmy sorry, bynajmniej ja. No ale po 10 latach znajomości nie sądziłem, że można się obrazić o coś takiego, albo w ogóle o cokolwiek. Nie wiem co musiałbym zrobić, żeby ktoś po 10 latach, albo i dłużej, dobrej znajomości, gdzie ja do Pawła przyjeżdżałem na bootcamp nawet sobie gdzieś tam przed turniejami na tydzień do niego do domu. Jeździliśmy do jego taty na obiady. Dobrze się trzymaliśmy, byliśmy dobrymi kumplami, no ale jak Paweł stwierdził, że jednak robienie sobie beki przez pół godziny w internecie przekreśli to wszystko, no to... No nic, więc jedyne co mogłem zrobić, no to nie odwołałem tego slota. Oni napisali, że czy ja im tego slota zostawię, jeśli biały nie chce ze mną grać, a ja oczywiście napisałem, że jasne, spoko. Napisałem do organizatora tego turnieju, który się do mnie zgłosił. W życiu piękne są tylko chwile. Tak, ulotne. Jak motyle. Nie. So much damage. There's the flash and NATO. From the backstab gets the first towards Neo. Man advantage, Taz with the immediate headshot. 4v4 and Taz pushing. Reiko with the quick double and this pistol. It's just going, everything's going in the way of Konoris, and now NATO stepping in the 1v4 gets the 4k with the Glock. What the hell is... Dwóch tylko. Przybacie bo gdzieś. Brawo, Paweł. Brawo. Weź to. Żeby Paweł przeprosić, jeśli go to uraziło, no ale niestety to było za mało. No i tyle. Może kiedyś wybaczy, może nie. W każdym razie potem jeszcze mieliśmy dostać zaproszenie do Dreamhacka z powrotem jakby za jakąś drużynę, albo było takie prawdopodobieństwo i... No ale niestety już tego też nic nie będzie. Więc widzicie jak jest. Pokazałem prawdziwą twarz białego? Wcale nie. Biały jest specyficznym gościem, ale ja go bardzo lubiłem przez te wszystkie lata. Mimo tego, że już kilka razy mi ktoś pisał, że jak ja mogę się dogadywać z białym, jak mamy takie różne charaktery. No jakoś się dogadywaliśmy przez te kilka lat. Też często na LAN-ach byliśmy zawsze w pokoju. Razem jak graliśmy w Virtus i tak dalej. Jeździliśmy na jakieś eventy jak Fame MMA, czy na wakacje. No ale widzicie. Chyba się przeliczę. Jest smoke do respa? Schowajcie się, myślę, nie trafiłem. No. O kurde. Jest jeden. Co jest? Snajperem też nie będę chyba. No, nawet nie mam kosza. Zdjęło. Ja podchodzę po tą broń. O kurde, ale wstyd. Cofam B. Ej, nie było tego, dobra? To się wytnie. Patrzę, snajper z broń trzyma. They've dealt with everyone here at B. There's still one man left, actually. It's Olaf with the swing, with the lineup. Oh, Olaf Feister! Gets it locked in at the B-bomb site. My oh my, Shiz, last man alive. 1v2 to find, and Olaf, King Olaf over here, not wanting to give up an inch of ground. You ain't dethroned in this guy today, he's juked the hell out of you. Edis Koster mnie coś pytał, czy gram w nocy. To może dzisiaj też będzie slot jakiś, to sobie pogramy potem. Przynajmniej przyjemnie. Styl Dunów? Nie wiem co dalej ze stylem Dunów, easy. Styl Dunów to znajdę ludzi, którzy potrafią kurwa w kliknąć. Spokojnie. Nie ma problemu żadnego. A jak nie to gramy, to będziemy grali